numer 119, Ewelina Szybiak. 105, Magdalena Hałajczak, Koratek Team. W pełnym składzie, na linii startowej, dziewczyny Polski. I ruszyły dziewczyny, brawo dla nich, szanowni państwo. Ja wiem, co będzie za chwilę, wszyscy momentalnie. Skajcie, gdzieś tam pokrzykujcie, bo ona dzisiaj kapitalnie jedzie. I zobaczmy, co się teraz dzieje. Na miejscu drugim Katarzyna Stalerz-Miszkowi. Jeszcze jakieś informacje, jeszcze podaję kolejny bidon dla Pauli, a na zjeździe... Fantastycznego! Paula Gorycka, mistrzynią Polski, podwójna korona dla niej! Fantastyczna jazda tej zawodnicy! Mamy mistrzynię Polski, mamy wicemistrzynię Polski, ale tutaj... Trójki dziewczyn, ale potem już na tej trzeciej rundzie to, co było gdzieś tam zaplanowane, wykonany atak, a za chwilę powinno... Cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa. Do połowy trzeciej rundy jechałyśmy razem, głównie we trójkę. Wcześniej jeszcze jechała z nami Madzia Sadowiecka i Monika Żur. Pod koniec trzeciej rundy udało mi się skutecznie zaatakować, później już jechać z bezpieczną przewagą. Dziękuję dziewczynom za dobrą walkę. Na pewno wielkie gratulacje dla Pauli. Pokazała dzisiaj, że była naprawdę bardzo mocna. Zasłużyła na to pierwsze miejsce dzisiaj. Nie tylko fizycznie, była bardzo dobrze przygotowana, ale myślę, że i fizycznie. Także na pewno duże gratulacje. Gratulacje również dla Kasi Solus, która również dzisiaj pokazała bardzo wysoką formę. Zajęłam tylko trzecie, albo może aż trzecie miejsce. Cieszę się, że mam po raz kolejny medal z Mistrzostw Polski. Na pewno nie byłam troszeczkę wyżej, ale rywalki były dzisiaj mocniejsze, także wielkie gratulacje.